Testament. Jezus, Syn Boży. Jerozolima. Pascha 13 roku naszej ery. Już prawie jesteśmy. Cieszysz się, prawda? Czy pamiętasz, co masz powiedzieć kapłanowi? Dobrze się czujesz? Próbuję się skupić, mamo. Już za chwilę zbliżymy się do świątyni. Dopiero się zdziwisz, jak ją zobaczysz. Będzie 5 szekli. Nie, 7. Ani nigdzie nie kupisz. Dobrze, masz tu jeszcze 2. Na sprzedaż. To dla ciebie. Idę kupić drzewo. A ja w tym czasie poszukam glinianego naczynia. Drzewo, drzewo na sprzedaż. Ile? Daj mi 2 naręcza. 1 szekel. Tato, mama prosi o chleb i sól. No, mamy dziś sporo do noszenia, prawda? Ta msa będzie świetna na ofiarne jagnię. Jest bardzo tania. Ile kosztuje? Tylko 3 szekle. Mogę zapłacić 2? Zgoda. Zmęczony? To już nie potrwa długo. Pokój z tobą, panie. Jestem Jezus z Nazaretu. W imieniu mojej rodziny oddaję ci tego baranka na ofiarę dla Boga. Przyjmuję ją, synu. Ile masz lat? Właśnie skończył 12. Tak, tak. Czy jesteś gotowy, aby stać się synem prawa? Mogę to sprawdzić? Czym wyróżnia się baranek, którego przyniosłeś? Jest najpiękniejszy. Zdrowy i bez skazy. Dlaczego ofiarujesz najlepszego baranka? Chcę okazać panu moją miłość. Dobrze powiedziałeś, chłopcze. Bardzo dobrze. Tędy. Rabbi, co powinienem zrobić? Mężczyzna, który ukradł mi owce, właśnie został złapany. Prawo stanowi, że macie oddać 4 razy więcej niż warta jest owca. W tym cały kłopot. On nie może mi zapłacić. To biedak. Ach tak. Prawo mówi, że ma być sprzedany jako niewolnik. Może znajdzie się inne wyjście? Dlaczego świętujemy Paschę? Nie wiesz tego? Pascha to podziękowanie Bogu za to, że wyprowadził nasz naród z niewoli. Czy powinniśmy sprzedawać człowieka w niewolę, gdy dziękujemy Bogu za to, że uwolnił nas z niewoli? Wybaczcie, panowie. On lubi o wszystko pytać.
zastępów, jedyny Boże, przyjmij to czyste i święte jagnię jako ofiarę za grzech. Zna drogę do domu. Jedzie pewnie z naszymi kuzynami. Dobrze, możemy jechać. Józefie, nigdzie nie widać Jezusa. Ach, nie obawiaj się. Zaraz się odnajdzie. Ach, wiesz, że matka zawsze się martwi. Jak było w Jerozolimie? Pięknie, jak zawsze. Wiesz, kogo spotkaliśmy? Jezu! Jakuba i Rachele. Odezwij się! Dobrze im się wiedzie. Niedawno urodził im się Jezu. Syn. Jezu! Nie wyobraź sobie, moja droga, że cały dzień... Czy widzieliście Jezusa? Może pojechał z kuzynami. Wyprzedzili nas. Ach, przed chwilą z nimi rozmawiałam. Nie widzieliście go od wczoraj? Nie jechał z wami? Myślałem, że jest z tobą. Jezu! Gdzie jesteś? Żaden z chłopców go nie widział. Gdzie on jest, Józefie? Pewnie zgubił się i został z tyłu. Wrócimy i znajdziemy go. Nie martw się. Nie słyszeliśmy o żadnym zagubionym dziecku. Pomóżcie nam go znaleźć. To miasto jest takie wielkie. Może jutro przed południem dam wam paru ludzi. Przed południem? Przed nami cała noc. Ej, nie będę szukać chłopaka, który wam uciekł. Jezus nam nie uciekł. On się zgubił. A ja myślałam, że nam pomoże. Uspokój się, Mario, nie płacz. Dobrze. Wrócimy tu jutro. Ma na imię Jezus. Nie widzieliście go od wczoraj? Nie. Ostatnio widziałam go przy północnej bramie. To było już 3 dni temu. Nie widziałyśmy. Uczyć nas, co jest złe w jego oczach. Tak, trzeba wiedzieć, co jest złe. Ale przede wszystkim robić to, co dobre. To on! Mario! Nie chcesz przez to powiedzieć, że prawo nie jest ważne? Nie, oczywiście, że nie. Ale jak prawo ma być wypełniane? Ty to wiesz? Tak, przez miłość. Co by było, gdybyśmy kochali innych tak samo jak siebie, bardziej niż kochamy siebie? Wypełniłoby nas miłosierdzie i współczucie. Prawo jest dobre, ale nie przemieni naszego serca.
Ktoś może kochać prawo i nienawidzić swego brata, ale gdy mamy w sercu miłość, wtedy możemy wypełnić prawo. Tak. Tak. Tak, to niezwykłe dziecko. Racja, dobrze mówi. Niezwykłe. Matko! Och, synku. Gdzie ty byłeś? Twój ojciec i ja wszędzie cię szukamy. Pytaliśmy o ciebie w każdym domu w Jerozolimie. Dlaczego mnie szukaliście? Nie wiedzieliście, że jestem w domu mojego ojca? Wracaj z nami do Nazaretu. A chłopiec rósł i nabierał mocy, napełniając się mądrością. A łaska Boża spoczywała na nim. Słoneczne promienie z nieba jasno lśnią. Poją mnie miłością, radość w sercu ślą. Ciemną noc rozjaśni księżycowy blask, drogi kręty pas oświetli wszystkim nam jego święta moc. Migocząc na horyzoncie świt rozjaśnia cię, promień światła połyskuje, rozświetlając dzień. Blask jego miłości jak poświaty czas, pokój da, czysta niczym łza jego święta moc. Migocząc na horyzoncie świt rozjaśnia cię, światła promień połyskuje, rozświetlając dzień. Blask jego miłości. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby umocnił się w wierze i mądrości przez post. Thank you.
40 dni i wciąż jeszcze żyje. On naprawdę ma wielką moc. Potrzebujesz pomocy? Nie. Ależ ty umierasz. Nie, nie umrę. Dopóki nie wypełnię woli mojego ojca. Twojego ojca? Najwyższego Boga. Jeśli jesteś Synem Bożym, to dlaczego Bóg pozwala ci tak cierpieć? Jestem gotów cierpieć jeszcze o wiele więcej dla miłości Boga. Udowodnij mi to. Tu. Teraz. Weź ten kamień i zamień go w chleb. Na co czekasz? Głód przestanie ci dokuczać. A ja padnę na kolana i będę cię podziwiać jeszcze bardziej. W Księdze Powtórzonego Prawa napisano: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Dobrze wiem, kim jesteś. A ty wiesz, kim ja jestem. Jeruzalem. Och, Jeruzalem. Tak. A w nim ludzie, których masz zbawić, ale najpierw muszą uwierzyć. Jest napisane: aniołom swoim rozkażę, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Rzuć się w dół z narożnika świątyni. Gdy aniołowie cię uratują, ludzie w ciebie uwierzą. Wtedy zobaczą, że jesteś Synem Bożym. Twierdzisz, że jest napisane, że Bóg mnie uratuje. Tak jest. Ale jest też napisane: nie wystawiaj na pokuszenie Pana Boga swego. Jestem gotów dać ci to wszystko. To nie należy do ciebie. Jak to nie? To wszystko jest moje. Cały świat słucha mojego głosu. Bo do mnie należy moc, potęga, jakiej nigdy nie widziałeś. I sady. Złoto i srebro. Pałac.
władzę, trony i panowanie. Ziemię prawne bez końca, stada krów i owiec, królestwa, armię, miecze i włócznie. To moja potęga! Może być i twoja. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Rób co ci każę. Upadnij i oddaj pokłon mnie, panu tego świata. Szatanie, idź precz, bo jest napisane, panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Potem wrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozniosła się po całej okolicy.